Dzień dobry, dzisiaj będziemy piec ciasteczka owsiano-kokosowe. Najpierw trzeba stawić w piekarni na 180 stopni i na pieczenie obustronne. Ok, i teraz zaczynamy piec. 4. Ok, i teraz trzeba obliczyć gramy. Gram płatków owsianych. Więc trzeba to zrobić. Ja to trochę odjąć. Ale to dosłownie minimalnie. Dobra. I wrzucamy do miski. Dobra, teraz trzeba wirki kokosowe. Też 85 gram. Jest idealnie. To też wrzucamy. Okej. Dobrze, teraz wrzucimy sobie mąkę. 100 gram. Dobra, 100 gram. O Boże. Dobra, mamy 100 gram. Dobrze, teraz rzucimy cukier, puder, 70 gram. Dobra, mamy 70 gram. Dobra, teraz trzeba to wymieszać. Dobra, teraz mieszamy. Mamy wymieszane. Teraz trzeba roztopić masło. Okej. Nie mam tutaj miarka od razu. To będzie od razu pokazane. Tutaj. Tutaj, bo tutaj jest 25, 25 i co? I 50.
Trzeba tutaj nic się nie stało. Musimy to teraz roztopić. Odpalamy gaz. No i teraz trzeba poczekać chwilę. Dobra, następnie tutaj musimy... Jak już się to roztopi, będzie trzeba dodać miód. Okej, no to... Jak się roztopi, to ten... Masę się już roztopiła, teraz dodaję solidną łyżkę miodu. I mam przygotowaną, bo tutaj musiałem... Okej. Dobra. Teraz w szklance musimy wymieszać sodę z dwiema łyżkami wrzącej wody i wlać na patelnię. Ryzyk, fizyk. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. A są dwie. Są dwie łyżki w rządku. Teraz sodę. Soda oczyszczona. Jedna płaska łyżka. Jedna płaska łyżeczka. Nie wiem, łyżka. Dobra. Płaska łyżeczka. Okej. Teraz trzeba to wymieszać. Tutaj miało być w patelni, ale masło rozsypaliśmy w garnku, więc dodajemy to do garnka. Tu się miało wymieszać, ale przecież soda się nie miesza z tym. Niestety. Dobra. Musimy to wymieszać. Dobra, mamy wymieszane, tu wszystko w polu, teraz jakaś piana tu wygląda. Dobra. Dobra i... Zwracać patelni, dodajemy do suchych składników. I dobrze wymieszać. Dobra. Teraz dodajemy zawartość. Dobra. I teraz trzeba to zmieszać.
trochę nie było. Ciemno. Nie, jeszcze to rękami będzie łatwiej. Dobra. Może z wymieszaniem. Dobra, teraz trzeba uformować niewielkie kulki. Jakby były o podobnej wadze. Tutaj trochę dodam, żeby było trochę większe, a nie takie małe pyrtki. No. Ostatnia kuleczka została. Co raczej nie będzie identyczna. Będzie trochę mniejsza. Albo nawet. Dobra. Teraz będzie trzeba to spłaszczyć jako placki. No to tak, nie wiem. Rosyjski okręci. Na pewno ich jeść nie będę.
dieta trzyma swoje. Oddam cioci. Będzie cieszona. Ale jedno muszę i tak zrobić na spróbę, żeby zobaczyć, jak to smakuje. Ostatnie dwie. Kurczę, mogłyby być 12. Dostrudnie są sypkie. No, trzeba wstępu zrobić. Okej, piekarnik jest nagrzany, więc można wkładać. I pozostaje w piekarniku na 11 minut. Stopni 11 minut. Dobra, ciasteczka już się wypiekły. Ale piękne. To fajnie wygląda. Jak wyrosły. To jest smakują jeszcze lepiej. To co? Trzeba poczekać, aż ostygnie. I smacznego. Do widzenia.